Jesteśmy ekipą z Bydgoszczy, przyjechaliśmy specjalnie dzisiaj na live. No i oglądaliśmy tak naprawdę... Przepraszam, bo dzisiaj zażartuję, bo rozmawialiśmy, Janek Kliment mówił, próbował wymówić Bydgoszcz. I po prostu laliśmy, mówię, to jest coś między bigosem, a nie wiem czym. To tak, ja tak byłem prywatnie od siebie, że uwielbiam pierwszą miłość i śledzę losy bohaterów, oglądam. Także to tak mój prywatny tutaj dodatek. Natomiast dzisiaj z widowni oglądałam i bardzo mi zaimponowało i tak z kolegą żeśmy tutaj debatowali na temat tego rozciągania. Byliśmy pod wrażeniem, jak długo trzeba trenować, albo jakie trzeba mieć warunki, żeby tak pięknie się rozciągać i później takie figury na parkiecie robić. Nie wiem, ja na przykład nie czuję, że ja mam elastyczne ciało, także ja nie wiem, ile trzeba trenować. Najlepiej pewnie pójść do szkoły baletowej albo na gimnastykę, żeby się rozciągnąć. Ja myślę, że w dużym stopniu to po prostu decyduje o tym budowa, ale w tym programie trochę jest tak, że robisz coś, na co ci się wydaje, że nigdy ci nie będzie stać, ponieważ dochodzą emocje i zaczynasz po prostu... Ja nie wiem, na przykład dzisiaj pojęcia nie mam, co ja zatańczyłam. No, naprawdę. Bo... Czego możemy spodziewać się w kolejnym odcinku? Ja myślę, że ja mogę powiedzieć. Chyba. Nie wiem. Nie jestem pewna. Może przemilczę. W takim razie na pewno możemy spodziewać się... Naprawdę ja wiem, co będzie i myślę, że będzie bardzo ciekawie. To, co wiem, to jest za każdym razem mam zupełnie inne amplua. W sensie, że pierwszy taniec był współczesny, także był taki zwierzęcy, ja mogłam się wyżyć. Teraz jestem bardziej kobieca. I trzeci już będzie zupełnie coś innego. Czekamy na niespodziankę przyszłotygodniową. I SMS-y wysyłamy? Nie? Mam nadzieję, będę bardzo wdzięczna. Bardzo serdecznie pozdrawiam fanów z Bydgoszczy i bądźcie z nami, oglądacie Taniec z Gwiazdami o 20 w piątek. Julia Pogrebicka. My też dziękujemy.